Przechodzimy do punktu 3. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa stałego zarządu na nieruchomości położonej w ulicy Czarnogórskiej w Krakowie. Druk numer 8612. Jest to projekt zarządu. Tak jak Państwo na pewno doskonale wiecie, w tym roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie połączenia tych dwóch placówek oświatowych, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 i Przedszkola nr 32. W związku z tym Wydział Skargu zwraca się do nas i zwrócił się do nas w piśmie z prośbą o zaopiniowanie kwestii ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Czarnogórskiej, ale to chodzi o nieruchomość zajmowaną dotychczas przez przedszkole nr 32, przez gminę i przedszkola nr 32. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 jakby z tym wnioskiem o ustanowienie na rzecz tego podmiotu trwałego zarządu na tej nieruchomości wystąpiła. No, tak jak Państwo wiecie, niestety Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w sprawie tego połączenia tych dwóch placówek zupełnie nie konsultował się z Radą Dzielnicy, pomimo że powinien, bo wydanie opinii w tej sprawie jest statutową kompetencją Rady Dzielnicy. Myśmy się wtedy jakoś nie wypowiadali. Bardzo mocny protest ze strony dyrekcji przedszkola i rodziców nie miał miejsca. Natomiast Zarząd Dzielnicy uważa, że stworzenie takich wielkich molochów oświatowych, takich powiedzmy z poprzedniej epoki, można stwierdzić, jest niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców naszej dzielnicy, z punktu widzenia przedszkolaków, ich rodziców. Bo to jest takie dość kuriozalne połączenie przedszkola ze szkołą podstawową i z gimnazjum. Rada Miasta Krakowa taką uchwałę faktycznie podjęła. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, to jest takie połączenie póki co organizacyjne. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za parę lat może Rada Miasta Krakowa innej kadencji to w mojej ocenie złą decyzję skorygowała. I mam nadzieję, że kiedyś przedszkole będzie jednak, tak jak do tej pory, jak większość przedszkoli w Krakowie i w Polsce, samodzielną jednostką. Natomiast wyrażenie zgody na ustanowienie trwałego zarządu, jak gdyby to połączenie utrwala. I w związku z tym zarząd proponuje negatywną opinię, zdając sobie sprawę, że prawdopodobnie wydział tutaj i władze miasta podejmą decyzję pozytywną w sprawie wniosku Zespołu Szkół Kształcących Integracyjnych, ale uważam, że tak jak Rada Dzielnicy protestowała przeciwko likwidacji liceum 29 to skutecznie, jak też protestowaliśmy przeciwko łączeniu, planom łączenia liceum z gimnazjum nr 28, tak też w tej sprawie jakiś sygnał powinniśmy dać, że jako Rada Dzielnicy nie godzimy się na naszym zdaniem nieracjonalną politykę władz oświatowych, miejskich, jeśli chodzi o placówki oświatowe na naszym terenie. Także tyle z mojej strony. Takie jest stanowisko zarządu i taki jest projekt zarządu. Prosiłbym o opinię Komisji Edukacji.
Proszę o zadanie głosowania. Ja tylko tytułem może wyjaśnienia i sprostowania. Tutaj niestety nie doszło do żadnego połączenia przedszkola z zespołem szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7, ale do likwidacji przedszkola, a z dotychczasowego zasobu powstał jedynie, nazwijmy to, oddziały przedszkolne. W związku z tą decyzją pani dyrektor przestała być panią dyrektor przedszkola, bo przestał istnieć ten twór, a stała się wicedyrektorem do spraw przedszkola, czyli po prostu została zdegradowana w sposób taki bezwzględny i poniżający. I nasza opinia również jest... proszę? No nie wiem, że to nie uzasadnienie, nie wiem, że panią taką uzgodnioną, że ja nie w każdym razie... Nasza opinia, która jest pozytywna w stosunku do projektu, czyli tak samo jak zarząd tutaj przedstawił projekt, również ma na celu jakby zwrócenie właśnie uwagi na to, że nie postępuje się tak z ludźmi, nie postępuje się tak z radą dzielnicy, że wbrew temu, co tutaj pani powiedziała, nie było żadnych uzgodnień. W związku z tym opinia jest, Komisja Edukacji opiniuje pozytywnie projekt uchwały zarządu w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa uchwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ulicy Czarnogórskiej w Krakowie. Jednogłośna opinia Komisji Edukacji. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny moment. Pan przewodniczący Krzysztof. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no mnie wydaje się, że tutaj zarząd świetnie to uzasadnił. Zespół szkół ogólnokształcących, szkół przedszkole nie jest szkołą, w związku z czym nie wiem, dlaczego ma się to tak tworzyć. Z samej nazwy wynika, że to nie jest to. Wydaje mi się, że powinniśmy poprzeć ten projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Znaczy, ja chciałem spytać, czy komisji, jakie stanowisko jest dyrekcji szkoły, zespołu szkół w tym temacie, bo rozumiem, że jakieś stanowisko dyrekcji szkoły było, czy jest? Nie, no to jest pismo, no to jest, projekt uchwały jest odpowiedzią na pismo Wydziału Skargu, który zwraca się do nas z prośbą o wydanie opinii, natomiast wnioskodawcą jest oczywiście dyrekcja szkoły, no to jest oczywiste, to dyrekcja szkoły dąży do tego, aby objąć, przejąć w trwały zarząd tą nieruchomość, na której obecnie znajduje się budynek przedszkola. No, no tak wygląda stan faktyczny. Dlaczego się można wpływać? Znaczy mnie nie chodzi o to, że przy tym opiniowaniu, czy w trakcie, pomimo, że to jest wniosek dyrekcji szkoły, czy była rozmowa z dyrekcją? No bo czasami jest tak, jest sytuacja taka, jak dyskutujemy, nie? Tak jak mi wiadomo, dyrekcja szkoły dążyła do przyjęcia przedszkola. Także tutaj na tym etapie rozmowa z dyrekcją szkoły nic by nie wniosła za sprawę. No, oni wnioskują, im zależy na tym, żeby przejąć trwały zarząd całą nieruchomość obejmującą i zespół szkół ogólnokształcących i przedszkole. Myślę, że tutaj zresztą uchwała faktycznie przez Radę Miasta Krakowa już została podjęta, natomiast no, ustanowienie trwałego zarządu uchwala to włączenie, to jest włączenie przedszkola, nie połączenie, tylko włączenie przedszkola do zespołu szkół ogólnokształcących. Janusz, znaczy w tym oczywiście tu są ważne to, co przewodniczący powiedział, że na teorii, jak zwykle z naszą opinią nikt się nie liczy w takich sytuacjach. Druga rzecz to jest element taki, że jeżeli by doszło do tego, że no, przychylą się do naszej opinii, to jeżeli kiedyś by doszło do podziału przedszkola ze szkołą, to wystarczyłaby tylko po prostu uchwała. Jeżeli to będzie jeden odcinek, to już jest jedna nieruchomość. Trzeba wydzielać i tak dalej. No, łatwiej scalić, niż rozdzielić. Nie wiem, ktoś z Państwa. Ja mam pytanie, tylko może ktoś z Państwa się wyjmuje, bo ja się prawiłam, że być może to, że to jest jakby robione ogólnie, w sensie, że nie to skarbą, co sobie uporządkować. Nie, nie, to z pisma wynika,
wnioskodawcą jest dyrekcja. Dobrze, nie ma tam problemu, proszę, nie to pytanie. Chodzi o to, że w dzielnicy mamy, nie wiem, jedną czy dwie szkoły, która ma finansujące się, prawda? Czyli takie, które nie obsługuje zero. Tak. Że być może, tego nie wiem, dlatego się tutaj pytam, może ktoś wie. Czy do takiego utrzymania statusu takiej szkoły, samowydarzującej się, właśnie jest potrzebne prawo do zarządzania, do zarządu trwałego budynka. Czyli można? Na budynkami. Nie mam tego. To stąd wynika, ja nie wiem, bo nie wiem. 55 nie ma ustalone wszystko. Proszę? 55 nie ma ustalone. A są samowydarzające? Tak, no ja tak. A tak, oczywiście. Ja oczywiście nie pamiętam wszystkich szkół, ale na pewno gimnazjum na Malborskiej ma trwały zarząd. Generalnie, a jest obsługiwane przez ZEO. Generalnie dąży się do tego, aby dyrekcja miała trwały zarząd nad obiektem. Także samo finansowanie nie ma nic do rzeczy tutaj. To jest, tak jak mówię, ta nasza uchwała tak naprawdę to jest taki gest sprzeciwu wobec tego typu pomysłom, które ja uważam i zarząd za nieracjonalne, szkodliwe, jeśli chodzi o społeczność naszej dzielnicy, które tak naprawdę nie spowodują praktycznie żadnych oszczędności dla budżetu miasta Krakowa. Tam dzięki temu chyba zwolniono, nie wiem, wie panie smutni i trochę obniżono pensję pani dyrektor. No to żadne pieniądze za budżetu miasta Krakowa i za to. Zadania, które są realizowane przez ZEO, krytykowaliśmy to tu głośno wszyscy, wychodzą bardzo drogo. Co udowadniali dyrektorzy i pan między innymi, panie przewodniczący, że właśnie odnoszę się do tego, co pan powiedział, że nie ma oszczędności. Otóż, jeżeli coś jest samowinansujące się i odpowiada za to dyrektor, wychodzi taniej. Właśnie to przerabiali. Jeśli chodzi o zarządzanie budynkiem, jeżeli, przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, jak dyrektor jest odpowiedzialny, to i gospodarz na miejscu dba. Ja nie mówię za to, jeżeli to jest formalny sprzeciw, to nie ma co dyskutować więcej. Ja jestem przeciwny. Jeszcze raz powtarzam, myli pani pojęcia i jakby rząd. Pani dyrektor, no kwestia, myślę. Pani dyrektor Białas miała trwały zarząd budynku. Natomiast to, co pani mówi, jest bardzo mądre i sensowne pod względem samofinansowania. Należy namawiać dyrektorów, aby przychodzili na samofinansowanie, aby odchodzili od ZEO, ponieważ jest to bardzo drogie obsługa ZEO i bardzo, można powiedzieć, nietrafiona. Natomiast posiadanie trwałego zarządu, brak trwałego zarządu budynkiem nie ma się nijak do tego, czy jest dana placówka samobilansująca, czy też podlega ZEO. Także tutaj pani myli całkowicie kwestię. Odwrotna sytuacja nie jest koniecznie wytłumaczeniem tego, co miałem. No w każdym razie należy oczywiście namawiać, zwłaszcza dyrektorów przedszkoli, jest taki wypadek w innej dzielnicy na ulicy Podczas, gdzie pani dyrektor od tego roku przechodzi na samobilansowanie i jest to dobry pomysł. Należy właśnie dążyć do tego, aby dyrektor placówki, czy to przedszkola, czy szkoły, sam podejmował decyzje właśnie finansowe, ale także decyzje dotyczące remontu, wyłaniania kontrahentów, bo to wychodzi znacznie taniej. Na przykład, czy ma w ten sposób trwały zarząd, czy też nie ma i jest, że tak powiem, to nadal w wydziale skarbu, no to tutaj nic nie ma do rzeczy. To znaczy, że bardzo na procedurę, to było moje pierwsze pytanie. Samofinansowanie, a posiadanie trwałego zarządu, to są dwie różne kwestie, nie można łączyć. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Widzę, rozumiem, że nikt poprawki nie składa. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku nr 8612 w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej w ulicy Czarnogórskiej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie rękę. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Dwie osoby.
Państwo się wstrzymali się, tak? Dwie przeciw, dwie wstrzymujące. 15 za. Tym samym uchwała została podjęta. I przechodzimy do